Cześć, dzisiaj będziemy czytać takie ciekawe opracowanie z początku XX wieku, które znalazłam na Polonie. Kiedyś, już dawno, dawno temu, jeszcze zanim usłyszałam o tak zwanym resecie, o którym dużo mówią Rosjanie. Mamy tutaj książkę, która się nazywa Nasze chaty wiejskie przed 100 laty, opracowane przez pana Hełechowskiego. Druk jest, widać, z 1901 roku, wydrukowany w Warszawie za pozwoleniem cenzury i tak dalej. Obecnie jest w zbiorach Biblioteki Narodowej. I dlaczego w ogóle poruszam ten temat? Dlatego, że on opisuje budownictwo zwykłego ludu, jak mieszkał zwykły lud w wieku XVIII i na początku XIX, a dlatego, że cofa się do czasu, kiedy w 1807 roku no można powiedzieć, powstał taki konkurs, na który nadesłano kilka rozpraw, tu jest akurat 9, tak? I w tych rozprawach było tak naprawdę napisane, jak polepszyć stan budownictwa, ponieważ lud żył w warunkach strasznych. I my dzisiaj nie będziemy się zajmować, jak te rozprawy brzmiały, natomiast będziemy się zajmować tym, co pisał człowiek, który o tym wydarzeniu pisał. Czyli mamy tutaj znowu niestety relacje z drugiej ręki, ale nie mamy... Nie jest tak łatwo dotrzeć do tych rozpraw, ani do pisma z tamtych czasów, więc wydaje się, że tamten człowiek na początku XX wieku miał lepszy obraz sytuacji, no i porównywał ją do sobie współczesnej, więc minęło kolejne 100 lat i możemy znowu porównać i zwracać uwagę na detale, czyli na przykład, czy był dostęp do drewna, czy była glina, czy jaki był klimat i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy czytać, no chyba trzeba przeczytać wszystko, więc będzie to bardzo długo trwało. Może zrobię z tego premierę. Bo domyślam się, że mało kto będzie to czytał, a jednak słuchać ludzie wolą, więc może zrobię z tego taki podcast czytany. Wydaje mi się, że mogę tak zrobić, ponieważ jest to książka w domenie publicznej i można ją w dowolnej formie czytać. No dobrze, oddajmy głos autorowi. Z góry muszę uprzedzić szanownych państwa, że nie usłyszą ode mnie bynajmniej jakiegoś wyczerpującego studium w tej sprawie, chociaż wobec wielkiego bogactwa literatury poświęconej włościanom w drugiej połowie zeszłego wieku, studium takie byłoby chyba zupełnie możliwe. Znalazłem po prostu w rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego historię konkursu ogłoszonego na najlepsze chaty wiejskie, a uwieńczonego stosunkowo niezłym rezultatem. Nadto przejrzałem dwie książki poświęcone budownictwu wiejskiemu księdza Świtkowskiego, zasłużonego działacza z zeszłego wieku, redaktora postępowego pisma. Pamiętnik historyczno-polityczny. Przejrzałem jeszcze odnośnie rozdziały z wewnętrznych dziejów Polski za Stanisława Augusta Korzona. Treść tych książek dotyczącą chat wiejskich chcę tu Państwu pokrótce opowiedzieć. Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie, prawdopodobnie za sprawą księdza Staszica, ogłosiło konkurs w roku 1807 na pytanie, z jakiego materiału i w jaki sposób zbudowany w kraju naszym dom włościański byłby najtrwalszy, najcieplejszy, najtańszy i od ognia przypadków najlepiej ubezpieczający. Na konkurs ten nadesłano rozpraw 9, które w roku 1810 oceniła specjalna deputacja. Rozprawę Szucha Towarzystwa Przyjaciół Nauk uznało za najlepszą, wydrukowało ją w całości, a samego autora przyjęło w poczet swoich członków. Nadto wyciągi ze wszystkich rozpraw i ich ocenę odczytał ksiądz Ksawery Michał Bochusz, prałat wileński, roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tom 9, strona 50, 1816 oraz osobna rozprawa w Warszawie w roku 1811 wydana o budowli włościańskiej trwałej, ciepłej, taniej, od ognia bezpiecznej i do kraju naszego przystosowanej.
Chcąc naprzód dać ogólną charakterystykę chat, odczytam przede wszystkim powody, które skłoniło towarzystwo do ogłoszenia wspomnianego konkursu. Domy rolników, krmiotków, włościanów, jakie po wsiach w kraju naszym pospolicie widzimy, są już do teraźniejszych ich potrzeb stosowane, są już wygodne. Chałupa pozioma przez część w ziemię wlazła, bo bez podmurowania podwaliny prędko pogniją, ściany jej z cienkich złożone blochów, gliną i błotem obrzucone. Wewnątrz ciemna, okopcona, wilgotna, zimna, w której gospodarz w czasie palącego się ognia w piecu piekarnianym, głowę i oczy swoje chroniąc od dymu, z pochyloną dobrze głową chodzić, albo na ziemi siedzieć i w największe mrozy drzwi i okienka domu otwarte dopóty trzymać musi, póki z chaty zupełnie dym nie wyjdzie. Gdzie dla cienkich ścian ciepło tak istotne w kraju zimnym do utrzymania zdrowia potrzebne, utrzymać się nie może, a mróz i wiatr po całej przechadza się chacie, którą przeciwko gwałtowności wiatrów corocznie drągami podpierać, przeciwko deszczom nieustannie prawie dach wątły osłaniać, szpary zatykać i oblepiać trzeba, które jeśli wiatr nie wywróci, deszcz nie rozmoczy, susza nie rozsypie, przypadkowy ogień z tym, co w niej było, w kilka minut w popiół obróci. Jestże to przesadzony obraz lepianek, w których nie bydło, ale mieszkają włościanie, dobrodzieje nasi. Tu może mały komentarz. Widzimy, że pospólstwo mieszka właściwie w ruderach, które są robione z bleczego. Drewno było wtedy drogie, trudno dostępne, znaczy mówię o drewnie budowlanym. Klimat jest niesprzyjający. Jest przede wszystkim zimny, chłodny, często wieją wiatry, używa się też gliny, a zatem było dużo gliny, łatwo dostępnej. Ale wszystko jest zimne, nie ma kominów, mamy tak zwane kurne chaty, praktycznie bez okien. Nie wygląda to bardzo dobrze, wygląda to bardzo źle. Widok ten ohydny ściągnął uwagę towarzystwa naszego, które chcąc go z oka usunąć cudzoziemców, razem ile możności istotną włościanom naszych zrobić przysługę, zadało w 1807 dnia 12 grudnia do odgadnienia nadgrodnego powyższe zapytania. Podobnie wyraża się o ówczesnych naszych chatach i ksiądz Piotr Świtkowski w roku 1793. Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr i posesorom. Do uwagi i praktyki podane. Edycja druga, Warszawa 1793. Mówi on o okropnych wśród błota i kałuży walących się chatach niegodnych, żeby w nich bestie dopieroż mieszkali i gnili za życia ludzie. Albo, dedykując swą pracę Stanisławowi Augustowi, dziękując mu za przywrócenie komisji porządkowych Boni Ordinis, wyraża się widok okropny zagrzebanej prawie za życia w nędznych, niezgrabnych i walących się chatach najliczniejszej, najpracowitszej, a najnieszczęśliwszej części poddanych i w tejże dedykacji, po wsiach owszem i miasteczkach naszych dotąd jakby nie dla ludzi do mieszkania przeznaczonych. A dalej, mówiąc o kurnych chatach, wszystkie prawie w krakowskim i sandomierskim chałupy nie mają żadnych kominów. Ale w izbach na klepisku ogień palą, a dym dziurą w powale wypuszczają. Można się domyślić, że takie mieszkania podobniejsze są do zwierzęcych lochów niż do ludzkich domów. Dlategoż tu wspomniałem o nich tylko, żebym zachęcił tamtejszych panów, aby swym ubogim poddanym nie budowali tak okropnych jaskiń. Mamy 1793 rok. Tak samo pisze w swych pamiętnikach poseł Wybicki, cytowany przez Korzona. Te okropne raczej jaskinie, jak pomieszkania rolnicze. Tenże Wybicki na Litwie w roku 1776 widział tylko wywiędłe ludzkie cienie. Rozumiał na śmierć skazanych widzieć złoczyńców. Wchodził do nich pomieszkań. Znalazł je okropniejsze i niezdrowsze nad te podziemne pieczary, w których zyskiem uwiedziony górnik zaraźliwym truje się powietrzem. Podobnie mówią o naszych chatach i ówcześni podróżnicy po Polsce. Korzeń. Już z powyższych ustępów można powziąć ogólne wyobrażenie, bardzo smutne zresztą, o ówczesnych naszych chatach wiejskich. Przejdźmy do szczegółów. Ówczesne chaty były bardzo niskie i zapadłe głęboko w ziemię. Ciekawe, co to oznacza.
I z przytoczonych ustępów widać to. Porównywają je przecież z lochami, to jest piwnicami, z jaskiniami, podziemiami. Chaty nazywają poziomemi. To jest ledwie, że podniesionymi ponad ziemią, a o mieszkańcach tych chat mówią, że są zagrzebani za życia. Wyraźniej to stwierdza ksiądz Świtkowski. Przejeżdżając przez wsie i miasteczka nasze, zdaje się, że w nich budynki przed laty stobudowano. O, czyli mieszkają w bardzo starych domach. Tak one wszystkie albo w ziemi do połowy wpadłe gniją, albo się skupy rozwożą i pochylone ledwie nie wywracają. Z tym wszystkim nie stoją one więcej jak lat 15-20, a że spodem słupy zgniły od błota, gnoju i ziemnej wilgoci, cały budynek przeto osłabiony wywrócić się musi. I w innym miejscu, gdy przeciwnie u nas domy zdają się być prawie w pół zgniłe i spróchniałe, choć nie stoją lat 15-20. Czyli mamy sytuację, kiedy nawet w miarę świeże domostwa zapadały się w glinie, czyli grunt był bardzo niestabilny, bardzo mokry, nasiąkał momentalnie wodą. Coś było nie tak z fundamentami, prawdopodobnie w ogóle nikt nie robił fundamentów, a jednocześnie ludzie mieszkali w czymś w rodzaju jaskiń i piwnic. To jest takie do przemyślenia, co to mogło być. Że chaty były niskie, widać to i z rozpraw konkursowych. Autorowie tych rozpraw, jak to zaraz wykażę, uważali istniejący stan rzeczy za tak zły, że o poprawianiu go ani na chwilę nie chcieli pomyśleć. Przeciwnie, sądzili, że trzeba stworzyć coś całkiem nowego, nie krępując się istniejącym stanem rzeczy i silili się na takie nowe pomysły. W pomysłach tych oczywiście nie było powodu do krępowania się wysokością chat proponowanych. Jednakże autor rozprawy trzeciej, znany architekt na Litwie, żąda chat tylko 4 łokcie wysokich. Autor rozprawy siódmej, 3,5 łokciowych. Autor rozprawy szóstej twierdzi, że chaty nie powinny być niższe nad 7 stóp, ani wyższe nad 9. Z tych ideałów można wnosić, jaką była rzeczywistość. Dzisiejsze chaty swoją wysokością 7-8 stóp odpowiadają zupełnie ówczesnym wymaganiom. Żądamy dziś wyższych 9,5 stóp, to jest 2,75 m. To znaczy, że tak, dzisiaj to bardzo drogie mieszkanie tyle ma, zazwyczaj ma 2,5 w bloku, prawda? Czyli to ludzie musieli być wtedy dużo niżsi. Natomiast długością i szerokością ówczesne chaty bodajże przewyższały dzisiejsze. Autorowie rozpraw konkursowych proponują domy. Jeden 29 łokci długi, a 14 szeroki, drugi 28 długi, a 19,5 szeroki, trzeci 12 łokci w kwadrat. Ksiądz Świtkowski 16 długi, 12 szeroki dla zagrodnika, 22 łokcie długi, 11 szeroki dla dwóch komorników. Dziś pan Rakowiecki dla wsi Grala Dąbrowizna daje przeciętnie cyfry 15 długości, 10 szerokości. Izby proponowano tej samej mniej więcej wielkości, co i dziś. Za to nie ma nigdzie wzmianki, żeby jedną izbę zamieszkiwały dwie obce rodziny, tak jak to dziś coraz częściej się zdarza. Przeciwnie, w przysłowiach ludowych powtarzają się skargi na los mieszkających w cudzej chacie, nie już izbie. Plany dawne przeznaczają dla jednej rodziny, prócz izby i komory, jeszcze jedną izdebkę, jakby dzisiejszy alkierz. Chaty oczywiście przeważnie były stawiane z drewna. Wszyscy ówcześni autorowie zgadzali się jednak na to, że tak nadal być nie może, że na chaty trzeba używać innego materiału. Autor rozprawy szóstej wyrzuca włościanom skłonność do drewnianego budowania, wstręt do murowania. W okolicach, gdzie nie ma lasów, gdzie różnego rodzaju kamienie, opoka, łupnik, głazy powierzchu ziemi rozrzucone lub zasłonione cienką warstwą, a jakby od natury do murowania usposobione, zdają się wzywać mieszkańców, aby ich użyli do budowy. Oni wolą o mil kilkanaście z wielką pracą i kosztem sprowadzać drzewo do budowania sobie domów. Tak w powiecie wiślickim, około Pińczowa, góry są pełne głazów wapiennika w bryłach długości kilkusążniowej, a sążniowej miąższości. Ta opoka jest tak miękka, że się łatwo daje piłą przeżynać, toporkiem ociesać, heblem przygładzić, a jednak mieszkańcy tameczni rzadko jej do czego innego używają, jak do wyprowadzenia kominów. To samo mówi o opoce w województwie krakowskim, w okolicach Inowłodza, Kuwarcie, Sierakowa za Poznaniem, wreszcie o wapienniku na Podlasiu. Nawiasowo wspomnę tu, że z materiałów tych
Teraz dopiero po 100 latach blisko włościanie nasi zaczynają korzystać przy budowie chat. Tu może mała dygresja. Szczerze powiedziawszy, to w czym wolelibyście mieszkać? W chacie ze starego wapienia, sypiącego się takiego, z jakichś kamieni znalezionych na polu, czy z drewna? Bo ja bym 100 razy bardziej wolała drewno. Problem polegał na tym, że klimat w tamtych czasach możliwości gruntowe były tak złe, że mieszkanie w drewnie, no i opału nie było, prawda? Nie nadawały się drewniane domy do zamieszkania. Było w nich po prostu zbyt zimno i wilgotno. Ale ludzie tak jakby odruchowo czuli, że w drewnie będzie im najlepiej. Być może kiedyś klimat był o wiele cieplejszy i oni jeszcze tak jakby przekazywali wiedzę przodków, że lepiej jest mieszkać w drewnie niż w kamieniu. No i mieli jakąś niechęć do tych wapiennych, dziwnych budowli zamków. Więc znowu tutaj trochę nie pasuje do przekazywania nam różnych informacji przez archeologów, że ludzie rozbierali zamki, żeby budować sobie domy. Widzimy tutaj, że wcale nie mieli ochoty rozbierać tych zamków, że właśnie woleli mieć chaty z desek, nawet z bardzo lichego drewna. Ciekawostka taka. Drzewo na budowę ścian było liche. Chociaż chłop w lesie mieszka, chłopowi drzewo tak będzie drogie, jak gdyby w kraju polistym mieszkał. Właściciel lasu nie pozwoli mu ścinać grubego drzewa, które on na sprzedaż za granicę przeznacza, chyba by mu włościanin tak drogo zapłacił jak kupiec. A ściany z wierzchołkowego cienkiego drzewa budowane, choć tańsze i gęstym mchem wyłożone, nie utrzymują ciepła i mróz przepuszczają. Otóż taniość drewnianego domu zaprzeczona, wątpliwa. To samo w drugim miejscu Bochusz, strona 54, ściany z drzewa, jeśli od ziomkowego są drogie, bo trzeba kupić, darmo go nie dostanie. Jeśli z wierzchołkowego okrąglakowego dostanie darmo od pana, przewóz go tylko kosztować będzie, ale za to najgęściej mchem otknięte ciepła chatnego nie utrzymają, wiatr i mróz z łatwością przez nie przejdzie. Czytałem już odezwy z Towarzystwa Przyjaciół Nauk wyrażone: ściany chaty z cienkich złożone blochów, gliną i błotem obrzucone. Autor rozprawy piątej chwali budowanie z drzewa całkiego, ale zdaniem jego ściany z blochów są nietrwałe, sprężają się od słońca, a brzegi nierdzenne blochów prędko gniją. Stawiano jednak inaczej chaty z drewna. Na górach świętokrzyskich w okolic Kielc i Pieczęcina jodły są piękne. Włościanie stawiają z nich chałupy bez przeżynania, bez odciesywania, nawet i bez zdzierania kory, przyczesując jedynie te drzewa dla samych spojenia, aby się z sobą szczelnie stykały. Świerki w Pilzneńskim są tak grube, że wieśniacy biorą 3 sztuki od podwaliny do dachu, 3 stopy po spływaniu na bale. Rozprawa szósta. Na Podgórzu ku Karpatom stawiano domy z buków, bywały więc chaty i z drzewa odziomkowego. W pierwszej książce księdza Świtkowskiego z roku 1788 roku budownictwo wiejskie do gospodarskich potrzeb stosowane, a do użycia krajowego podane, Warszawa. Są liczne wzmianki wskazujące, że drzewa wtedy jeszcze tak nie szanowano, że marnowano piękne sztuki i przy budowie chat i nawet na opał. Sprawa szósta wspomina o domach z gliny, chrustu i tyczek. W roku 1776 na Sejmie Wielkopolanin Brzeziński dowodził, że w Wielkopolsce ziemianie mieszkają pięknie, ale w Małopolsce chociaż chałupy i domy są chruściane, ale tam właśnie obywatele na skarbach leżą. Korzeń wewnętrzny dzieje tom pierwszy. Gloger w Encyklopedii Staropolskiej uważa, że nawet chaty chruściane za pierwotny typ dawnych naszych chat. Wreszcie już w końcu zeszłego stulecia chaty lepione z gliny, stawiane z gliny i drzewa, albo z drzewa i gliny mieszanej ze słomą, nie były rzadkością. Świtkowski 1793, strona 22. Szybki w chatach u okien były wówczas okrągłe. Świtkowski 1793 przekonywa, że okna z szybek okrągłych, które po wsiach u chłopów są we zwyczaju, a które są jeszcze bardziej dlatego niewygodniejsze, że je trudno oprawiać i że są bardzo ciemne dla mnogości ołowiu lub drzewa, które je z sobą wiąże i w kupie utrzymuje.
Podwójnych okien nie znano nie tylko w chatach, ale i po wszystkich prawie dworach. Czyli mamy tutaj sytuację, że właściwie pod koniec XVIII wieku stosowano okrągłe szybki, które nam opisuje się jako średniowieczne, prawda? A to były całkiem, no prawie nam współczesne rozwiązania budowlane powszechne na wsi, ale też we dworach. Wcale nie było jeszcze okien skrzynkowych. Takie właśnie ciekawostki można w starych książkach znaleźć. Przechodzę do dachów. Były one w porównaniu z całością chaty niezmiernie wielkie i ciężkie. Profesor Jan Karłowicz w pracy swej o chacie polskiej, pamiętnik fizjograficzny 1884, a także w odczycie wypowiedzianym tutaj w naszym wydziale wykazał, jak powoli stopniowo mieszkania ludzkie z jaskiń wykopanych w ziemi rozwijały się aż do dzisiejszego wyglądu, jak w pierwszej fazie rozwoju dach strzecha sięgał niemal do ziemi, pokrywając wykopane w ziemi mieszkanie. Chaty nasze z przeszłego stulecia wprawdzie nie były wykopane w ziemi, ale zewnętrznym wyglądem poniekąd przypominały ową fazę rozwojową mieszkań ludzkich. Oto jak ksiądz Świtkowski narzeka na wielkość dachów. Niskie i ledwie od ziemi powstające chatki przyciskają wieczyste pokrywadła osiadłym i wzruszonym ścianą pewną grożące obaliną. Powszechnie to widzimy, jak wiele w Polsce domów rozpartych przez ogromne dachy ziemia mimo trzęsienia ziemi pochłonęła. Jestże to stały dom budować, który swym własnym ciężarem na gruncie niepewnym i bez podmurowania osadzony zbyt słabą swoją ogromnością natychmiast rozsadzać się musi. 1788 rok. Albo w innym miejscu. Krokwie z mizernych na sosze składają się żerdzi. Chrust ład miejsce otrzymuje. Zamiast żelaznych gwoździ lub kołków ledwie rozkiciane służą nici. Nieporządną wcale robotą narzuca się raczej, niż namocowuje mierzwa, a nie słoma na strzechę aż do ziemi opuszczoną. Pod strzechą albo żadnej nie ma ścieli, albo też wcale licha. O mierzwie używanej do krycia dachów zamiast słomy znalazłem parokrotnie wzmianki. Świtkowski chwali dachy z rokiciny, czyli wikliny. Już z tego, co dotąd czytałem, widać, że przed 100 laty zapewnie jeszcze przeważały u nas chaty kurne, a przynajmniej dymne. Kominów murowanych jeszcze nie było, lepiono je z chrustu i gliny. Świtkowski pisze 1788 rok. Dym z ognia nałożonego w izbie drzwiami i oknem uchodzi, włócząc się i rozchodząc po izbie do pasa. Komina w sieniach ani pytaj. Z napalonego zatem pieca czeluściem zasmolonym i okopciałym żywym płomieniem okropna pod strzechę zażoga wybucha. O murowanym kominie ani wspominaj, albo jeżeli jest jakiś z chrustu upleciony, wtedy nim najprzód ogień zajęty w domu dach osiada, a zapaliwszy chrust i mierzwię, rzęsistymi bałwanami ku ziemi się spuszcza. A ksiądz Bohusz pyta, kto z nas nie wie, co to są po kmiecich chałupach piekarniane piece? Masa duża gliny ubitej, przytykająca do ściany w sień wychodzącej. Od dołu grzać nóg nie może, bo się ogień wysoko paląc nie ma z dołem żadnej komunikacji. Z boku też mało co grzeje, bo ściana, o którą piec oparty, całe prawie ciepło wykrada. W górze póty ciepło, póki dymno. Część dymu z pieca wychodzącego napełnia chatę, kopci ściany, oczy mieszkańca gryzie, sprzęt cały w niwecz obraca. Druga część dymu prosto przez komin wylatując zabiera z sobą resztę ciepła, które się w chacie zostać miało. Piekarniany komin koniecznie blachą żelazną dla ciepła i bezpieczeństwa od ognia zapierany być winien, a nie słomianą babą, jak gdyby z umysłu do podpalenia domu. Świtkowski 1788 rok. W przeszłym stuleciu piece piekarniane, jeżeli nie zawsze, to często stawiano nie w chacie, ale na uboczu, zapewne z obawy przed pożarem. Świtkowski 1793 pisze. Wiadomo, że po wsiach stawiają zwyczajnie wielkie i wysokie na ustroniu piece, w których sobie gospodarze chleb pieką i lny suszą. Spala się w nich trzy razy więcej drzewa, niż by należało. Świtkowski domaga się pieców chlebowych w mieszkaniach. Dzisiaj chat kurnych w królestwie na ogół prawie nie pamiętają. Ze zdziwieniem wszyscy odczytywaliśmy w książeczce Moraczewskiego o budowie zakrót włościańskich wydanej
w Galicji, jego zażartą walkę z chatami dymnymi i z połowicznymi urządzeniami zastępującymi komin murowany i usuwającymi częściowo dym z izby. Chaty takie częste są jeszcze we wschodniej Galicji i w górskich okolicach. Przed 100 laty widocznie pospolito były one w Polsce. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych Królestwa Polskiego w przepisach Policji Budowniczej dla Miast, wydanych dnia 30 września 1820 roku w artykule 7, zakazuje w miastach i miasteczkach domów dymnych zbierania dymu na poddaszach, stawiania kominów drewnianych wylepionych gliną. Domy więc dymne istniały u nas jeszcze wtedy nawet w miastach i miasteczkach. Dla wsi przepisów takich nie było u nas. W roku 1848 Frejer w artykule Statystyka Wola i Kołtuna w guberni radomskiej powiada, że chaty kurne trafiają się dosyć często wzdłuż Wisły. Doktor Kanguglin z Wilna jeszcze w roku 1859 w dziełku Lekarz i poradnik włościański na stronie 18 broni chat kurnych z punktu widzenia naukowego. Twierdzi on, że urządzenie pieców z kominami przy ciasnocie i zaduchu w chacie włościańskiej spowodowałoby niezawodne rozwinięcie daleko zgubniejszych słabości, które się w części wstrzymują przez same składowanie części dymu podówczas dwukrotnie w ciągu doby palenia w piecach, przez kwas drzewny pochłaniający amoniak, który w zaduchu i swądzie gra główną rolę. Jeszcze w roku 1862 o częstych u nas chatach kurnych wspomina członek Towarzystwa Rolniczego Radzyńskiego Alojzy Owicki w rozprawie Badania o umoralnieniu ludzi w ogólności. Warszawa, 1862, na stronie 22. Może to jednak były wspomnienia autora z lat dawniejszych. W wybornym bowiem tygodniku ludowym Kmiotek z lat 1860-63 o chatach dymnych nie ma prawie wzmianek, nawet w artykułach poświęconych mieszkaniom włościańskim. A przecież redakcja Kmiotka byłaby niewątpliwie chatą dymnym wojnę wypowiedziała, gdyby te istniały jeszcze w kraju. Świadczą o tym poniekąd i rysunki Kostrzewskiego chat w ilustracji Kmiotka. Natomiast w czasopiśmie Czytelnia Niedzielna z roku 1860 znalazłem pogadankę Aleksandrowicza wzmiankującą o kurnych chatach w krakowskim, lubelskim i na Litwie. Widzimy więc tutaj, że jedni pisali o kurnych chatach, drudzy o nich nie pisali. Prawdopodobnie była bardzo zróżnicowana sytuacja w Polsce i jedne wsie były bardziej nowoczesne, a inne mniej. Myślę, że dzisiaj też by tak byśmy znaleźli na wschodzie, zwłaszcza byle jakie budynki, a bliżej dużych miast nowocześniejsze. Także już w połowie XIX wieku się sytuacja poprawiła, ale nadal była zła. Ten smutny niezmiernie stan ówczesnych chat wiejskich tłumaczy się przede wszystkim nadzwyczaj częstymi wówczas pożarami. Nie warto było stawiać lepszej chaty, gdy się oczekiwało, że niedługo spłonie. I dziś w samym Królestwie tracimy corocznie jakieś 3 miliony rubli na pożary. O ileż częstsze musiały być wtedy przy braku kominów lub przy kominach chrześcijanych, przy braku dbałości o chatę, która należała do dziedzica i na którą pan dawał drzewo. To też i Bohusz, i Świtkowski szeroko się rozpisują o pożarach, o organizacji ratunku po wsiach, o autorowie rozpraw konkursowych obmyślali różne mastyki na zabezpieczenie dachów i chat od pożarów. Jest, że prawie które miasto i miasteczko, na przykład w Wielkiej Polsce, pyta Świtkowski, które by w tych 20 latach albo całe, albo przynajmniej w części ogniem nie spłonęło. 1793 rok. Kończąc ten ułamkowy opis stanu ówczesnych chat, dodać muszę, że niezawodnie opis ten jest przesadzony. Niezawodnie niektóre okolice kraju miały podówczas chaty gorsze, np. Białoruś, Litwa, niż Korona, a zwłaszcza już Wielkopolska. Wspominają o tym i podróżnicy cytowani przez Korzona. Z niektórych świadectw ówczesnych i dzisiejszych można by wnosić, że w Koronie, nie tylko w Wielkopolsce, ale i na Mazowszu, chaty były o wiele lepsze niż w Małopolsce. W lepszym stanie były wsie zamieszkałe przez ludzi wolnych, olędrów, budników, czyli tutaj małe wyjaśnienie, osadników najczęściej pochodzenia niemieckiego lub właśnie olenderskiego, ale bywały też, była też nacja eskimowska. Wiadomo też, że wsie w tak zwanych ekonomiach, to jest dobrach królewskich, dobrach duchownych, w
w starostwach, a nawet w wielu dobrach wielkopolańskich w ogóle były w dużo lepszym stanie niż w majątkach średniozamożnej szlachty. Szlachta perukowa pod względem stosunku do włościan okazywała się mniej twardą od kontuszowej. Dalej, stan tzw. szołtysów, okupników, kmieci, a także półrolników, czyli zagrodników, był dużo lepszy niż ich czeladzi, jako też i ich chałupników, czyli komorników. Wszystkie te wnioski podają według Korzona, Wewnętrzne dzieje, tom pierwszy. Wreszcie świadectwa ówczesnych pisarzów, gorąco pragnących zmiany stanu włościan na lepsze, z natury rzeczy muszą być trochę przesadzone. Miały bowiem na celu wywołanie silnego wrażenia, by pobudzić do reform. W rzeczywistości z pewnością już i wtedy były lepiej budowane chaty, które mogły posłużyć i z pewnością służyły za wzór do ulepszeń. Przechodzę teraz do środków zalecanych w owym czasie celem zaradzenia złemu. Jak już wspominałem, wszyscy autorowie uważali ówczesny stan chat za tak zły, że opisywać go, roztrząsać, stopniowo poprawiać i ulepszać byłoby straconym mozołem. Wszyscy szukali czegoś radykalnego, recepty na całkiem inną dobrą chatę. Dziwna rzecz, że wszyscy oni zgadzali się też na jedno, że o chatach drewnianych nie ma co myśleć, że trzeba je robić z innego materiału. Dziś wiemy, że życie nie usłuchało tej rady. Chaty pozostały w przeważnej większości drewniane. Skąd jednak poszło to, że tak powiem, zaślepienie ówczesnych pisarzów? Przede wszystkim z obawy przed pożarami. Chaty powinny być bezpieczniejsze od ognia, a więc nie drewniane. Powtórę z obawy, że dobre drzewo dla chłopa na chatę jest za drogie. Autor rozprawy szóstej, wychwalając jako materiał budulcowy buki dochodzące do skamieniałej twardości i modrzewie, z których gąty trwałością przechodzą dachówkę, pisze: niedawno jeszcze całe lasy były pełne tego drzewa w Lubelskim i w powiecie chęcińskim. Już ich dziś nie ma, poszły za granicę. Tutaj znowu mały stop. Mamy tutaj sytuację, gdzie polskie drewno jest praktycznie całkowicie wywożone za granicę. I do tego stopnia, że miejscowa ludność nie ma z czego budować domów. I wszystkie stare lasy zostają wycięte jeszcze w XVIII wieku praktycznie. Pozostaje młody budulec, ale już nie ma tych pięknych buków i modrzewi. Mamy tu też dowód, że kiedyś Polską porastały głównie lasy liściaste, a nie sosny, tak jak dzisiaj. Dalej. A Świtkowski narzeka na marnowanie drzewa. Tylko że Żydom i chłopom drewniane domy tanio zazwyczaj i lekko przychodzą z lasów pańskich darmo biorąc, albo też wykradając na nie drzewo. Budując zaś i z drzewa, czyżby nie można i w najobszerniejszych gmiachach wiele rzeczy z daleko krótszego, cieńszego, w inny sposób obrobionego lub wiązanego budować wączosu, gdy tymczasem najogrobniejsze bale, podwaliny i płyty ścienne nad miarę i potrzebę bezbudowniczego lub cieśli dobrego sprowadzone niszczają marnie, a największe sosny i dęby idą na to, czemu by przemysł i sztuka budownicza małą rzeczą i w pomiar zaradziła. Czyli na dodatek, jeżeli coś jeszcze zostało, to było marnotrawione, ponieważ nie było jakiejś gospodarki leśnej. Kto sobie co ukradł, to z tego budował i budował niedbale. Mamy drugą połowę XVIII wieku opisywaną. Że przy bardzo lichych piecach i kominach mnóstwo drzewa marnowało się na opał, to jest samo przez się oczywiste. A więc pożary, brak drzewa i jego drożyzna skłaniały do szukania innego materiału na chaty. Życie w rozwoju swym uwzględniło wszystkie te czynniki, ale w inny sposób. Powstały kominy murowane i lepsze piece, co ograniczyło i pożary, i marnowanie drzewa na opał. Zaczęto stawiać lepsze chaty, przez co oszczędziło się drzewa na odbudowywanie ich co 15-20 lat. W rozprawach nadesłanych Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie przewidywano tego i dawano różne projekty. Chaty z ziemi tłoczonej, z glinosztów, z glinopaców, glinopacyn, wreszcie z surówki kolczystej. Gorąco polecali autorowie rozprawy trzeciej, czwartej, a poniekąd i dziewiątej chaty ziemne, to jest z ziemi ubitej w specjalnych formach sposobem pana Conterot. W sprawach tych chat wyszło u nas wtedy kilka książek. Sprawozdawca Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ksiądz Bochusz, w zasadzie chwali nawet takie domy, ale u nas ze względu na właściwości naszego klimatu, wilgoć i zmienność i na brak dobrych rzemieślników, dokładnej roboty uważa je za przedwczesne.
próby z takimi chatami ziemnymi odbywały się u nas dość licznie. Autor trzeciej rozprawy konkursowej, architekt, postawił u siebie taką karczmę i chwalił bardzo jej taniość i praktyczność. Koszt chaty wynosi według niego 130 zł groszy 15. Ksiądz Bohusz surowo, a szczegółowo krytykuje rachunek i łatwość takiej pracy i przeciwstawia przykładowi jednej karczmy setki niepomyślnych prób. W Sandomierskim koło około Pacanowa, gdzie ziemia najlepiej się nadawała po temu, stanęły budynki ciemne i wilgotne, pełne żab i myszy, gdzie ludzie mieszkać nie chcieli. Na Litwie wysyłano ludzi na naukę do generała Lwowa i zrazu z wielkim zapałem rzucono się do chat ziemnych. Jednak Bohusz nie słyszał, żeby jaki dom z ziemi bitej w całości pozostał. Wywracały się one i rozsypywały, zabijając nieraz i kalecząc mieszkańców. Autor rozprawy ósmej, napisanej po niemiecku, zalecał do stawiania chat kamienie polne różnej wielkości, od orzecha do głowy dziecka, zalane gliną. Liczne próby przedsięwzięto w kraju z pruskim murem, z drzewa, gliny i cegły, ale wszyscy autorowie go potępiają. Ksiądz Świtkowski i autor rozprawy szóstej usiłowali dowieść, że murowane z cegły chaty nie będą droższe od drewnianych. Twierdzenie to nie wytrzymało krytyki. Na większą skalę i od dawna, ksiądz Świtkowski, 1793 rok, przedsiębrano u nas próby z gliną. Glinę wylewano w skrzynie i ubijano. Robiono próby z cegłą, z gliny surowej, ale niepomyślne. Nie trwała, wysuszyć ją trudno. Mieszano glinę z sieczką i paździorem lnianym lub konopnym i strychowano ją na cegły, zwane później glinopacynami. Mieszano glinę ze smoną, sierścią i trochę mierzwy, glinopacę i tę bardzo chwalono. Autorowie rozpraw 7, 8, 9. Tak samo chwalono glino sztuki. Glina w pewnej proporcji ze słomą zmieszana. Uznanie i nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Nauk zyskała surówka kolczysta, to jest glina wymieszana z kolcami sosnowymi, jedłowymi lub świerkowymi. Był to projekt autora rozprawy 9, Szucha, ogrodnika króla Stanisława Augusta. Szuch przypadkowo wpadł na ten pomysł. Członkowie Towarzystwa Nox, Bogol i Bohusz robili doświadczenia z cegłami niewypalanymi z surówki kolczystej i z cegłami ziemiotłumczonymi. Wystawiali je na zmiany atmosferyczne całymi miesiącami. Surówka Szucha wyszła z tych prób zwycięsko. Towarzystwo Przyjaciół Nauk przyjęło Szucha nawet w poczet swych członków, a surówkę jego zaproponowano nazywać Szuchówką. Stanisław Hrabia Potocki postawił w Wilanowie w roku 1810 chatę, cztery izby z sienią, z szuchówki kosztem 3130 zł. Próby te powtórzono i w Wilanowie, i w niektórych okolicach kraju, na razie wszędzie pomyślnie. Sam Szuch obiecał postawić ze swojej szuchówki dom przy Mokotowskich Rogatkach. Rozpytywałem się, o ile mogłem, czy owa surówka kolczysta, czyli szuchówka, jest dzisiaj gdzie w użyciu, ale bezskutecznie, nie mogłem się o niej dowiedzieć. Słyszałem tylko o dodawaniu do gliny na polepę igieł jałowcowych dla odstraszenia myszy. Motyw, który brało pod uwagę i Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy ocenie szuchówki. Natomiast tak zwane glinopaca i glinosztuki rozpowszechniły się u nas, zwłaszcza w ostatnim czasie. Czyli mamy tutaj początek XX wieku i nie domy z drewna, bo drewno jest nadal drogie, ale właśnie domy z gliny, po prostu. Na dachy wszyscy niemal autorowie polecali słomiane strzechy, zalecając tylko dla zabezpieczenia od ognia maczać snopki w glinie przy układaniu. Takie też dachy glino-słomiane poleca w konkluzji Towarzystwo Przyjaciół Nauk, chociaż nie wiem, czy są one dziś gdziekolwiek w użyciu. Wspomniane już wyżej, strona 181, przepisy Policji Budowniczej dla miast z roku 1820 zakazują w miastach i miasteczkach strzech słomianych, dozwalają zaś dachówki ze słomy moczonej w glinie. Jeden tylko autor niemieckiej rozprawy radził dachy z darniny, tu i ówdzie dziś używane. Ktoś inny proponował dachy kaflowe. Wszyscy autorowie wspomnianych konkursowych rozpraw projektowali różne kuchniopiece i piece kominy, bo też to była sprawa najważniejsza i w niej leżał klucz do rozwiązania zagadki poprawy chat wiejskich. Nadsyłali i modele swych pomysłów Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Bohusz szczegółowego opisu wszystkich tych projektów nie podał. Najbardziej chwali kuchniopiec Noxa, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Piec ten miał stać w samym środku chałupy, nieprzytknięty do żadnej ściany. Zdaje się, że takich pieców nigdzie u nas nie ma.
Tak więc uchwały Towarzystwa Przyjaciół Nauk dziś po 100 prawie latach, gdy łatwo nam je krytykować, wydają się chybionymi. Kto wie, czy z rozpraw nadesłanych Towarzystwu nie zasługiwała inna na nagrodę, mianowicie szósta. Śmiesznym jednak byłoby winić Towarzystwo Przyjaciół Nauk, że nie umiało przewidzieć dalszego rozwoju życia włościańskiego. Owszem, jeżeli uwzględnimy olbrzymią poprawę stanu chat dzisiejszych w porównaniu z chatami sprzed 100 lat, to mimo woli się myśli, że praca Towarzystwa Przyjaciół Nauk nie poszła na marne, że i ona zaważyła w postępie, który się dokonał, choćby przez tę gwałtowną krytykę stanu ówczesnego, przez to mnóstwo pomysłów do ulepszenia kuchen i kominów, przez oddziałanie na opinię publiczną. Swoją drogą i wnioski Towarzystwa Przyjaciół Nauk zasługiwałyby i dziś na rozważenie i ocenę specjalistów. Dziś rzeczywiście chaty drewniane skutkiem drożyzny drzewa i kto wie, czy nie ustąpią miejsca glinianym i murowanym. Może warto byłoby wypróbować i ową szuchówkę, i dachy ze słomy moczonej w glinie i zwrócić uwagę na okolice bogatą w opokę i wapiennik skazane przez autora rozprawy szóstej. Na zakończenie jeszcze kilka luźnych uwag. Ksiądz Świtkowski w swojej książce, zupełnie tak samo jak dziś pan Rakowiecki w swojej pracy, gorąco obstaje za sposobem budowania wsi koloniami, a przeciwko ogromnym wsiom ze skupionymi setkami chat. W książkach swych ksiądz Świtkowski uwzględnia dwór szlachecki, zamożniejszy i uboższy. Porusza wszelkie możliwe zagadnienia budownictwa wiejskiego: browary, gorzelnie, miodosytnie, różne rodzaje suszarni owoców, groty i mosty z arkadami w ogrodzie, kanały ściekowe, zwane przez niego wodomcami. O łaźni jednak czy łazience nie znalazłem nigdzie ani słowa. Jest to poważny argument w sprawie rozpowszechnienia u nas łaźni dawnymi czas. Profesor Karłowicz w pracy swej o chacie polskiej, pamiętnik fizjograficzny, 1884 rok, polemizuje z uczonymi niemieckimi, którzy typ chaty polskiej nazywają wschodnio-niemieckim. Profesor Karłowicz skłania się raczej do wyprowadzania naszej chaty ze wzorów skandynawskich. Sąsiadujący z nami typ chaty saski, ogromny dom mieszczący pod wspólnym dachem zwierzęta domowe i zbiory, nie wywołał u nas nigdy naśladownictwa. W książkach, których treść tu podałem, znalazłem w tym względzie interesujące szczegóły. I ksiądz Świtkowski, 1793 rok, i autorowie rozpraw 4 i 8 gorąco polecają wprowadzić do kraju naszego zwyczaj używany powszechnie w Niemczech budowania takiego, które by pod jednym dachem mieściło gospodarza z czeladką jego, z bydłem, zapasem i całym dobytkiem jego. Autor rozprawy 8, pisanej po niemiecku, zarzuca Towarzystwo Przyjaciół Nauk nieścisłość i niejasność zapytania konkursowego. O co bowiem chodzi w wyrazie dom włościański? Czy o dom mieszkalny dla ludzi tylko, czy o całą zagrodę? Dlatego daje 3 plany. W pierwszych dwóch sposobem niemieckim, obok mieszkania gospodarza, mieści się tymże dachem stajenkę. Pod tymże dachem stajenkę, w drugim stajnię, oborę i stodołę, w trzecim oddziela od domu mieszkalnego zabudowania gospodarstwa. Ksiądz Bohusz przyznaje wielkie zalety domom niemieckim, ale dla nas uważa za tańszą i praktyczniejszą naszą poziomą chatę z gumnym chlewkami, powiecią najczęściej z chrustu plecioną i maleńskim świronkiem. Przytoczyłem to, bo zdawało mi się, że te świadectwa sprzed 100 lat, tak ostro przeciwstawiające nasze chaty domom niemieckim, mogą mieć pewne znaczenie w tej sprawie. Koniec końców, zdaje się, że chaty nasze w najgorszym stanie były w końcu przeszłego stulecia, jeżeli nie wcześniej jeszcze, potem zaś już się poprawiać zaczęły. Inaczej było z pożywieniem ludu. Najgorzej się lud nas żywił około połowy XIX stulecia. Kto wie, czy właśnie poprawę swych chat nie zdobywał nasz lud kosztem żołądka. Bardzo być może wreszcie, że za czasów kwitnącego stanu Polski w XIV, XV i XVI wieku, przed i w początkach, jeszcze zaprowadzenia pańszczyzny, chaty wiejskie lepiej wyglądały niż dziś tu opisywane. Przecież Kazimierza Wielkiego nazywano królem chłopków, a miał zostawić Polskę murowaną. Nie znalazłem z czasów tych żadnych danych. Tu może małe stop. Nie ma żadnych danych o państwie Kazimierza Wielkiego na początku XX wieku. Co prawda, i nie umiałbym nawet ich szukać, i nie miałbym na to czasu. Profesor Karłowicz przytacza z XVI wieku świadectwa Gwagnina, Kromera i podróżnika Brunina,
że wszędzie domy, nawet w Wilnie, były dymne, że ludzie mieszkali ze zwierzętami, że chaty litewskie były niskie i podługowate. Najdawniejsi kronikarze wspominają o mieszkaniach gminu, że się mieścił w chatach i w szałasach, wrogami snać od postaci swojej nazywanych. Glogger w Encyklopedii Staropolskiej Chata i chałupa opisuje chaty na Mazowszu i Podlasiu nadnarwiańskim z końca XVII wieku i jedną z Garwolińskiego z połowy XVI wieku. Prócz izby i komory miały one jeszcze mniejszą izbę, światełko lub komnatę. Długość tych chat 10 łokci była znacznie mniejszą od dzisiejszych. Ze streszczonych tu rozpraw konkursowych można by podejrzewać, że przed 100 laty klimat u nas był dużo zimniejszy niż dziś. Na przykład mrozy pospolicie do 25 stopni dochodzą. Śniegi przez 6 miesięcy ciężarem swoich dach gniotą. Dach się pod lodem ugina, drzewo od mrozu z łoskotem pęka. Z murów występuje śnieżyca na cal gruba. Odpadają gzymsy i tynki, które corocznie odnawiać musimy. Bohusz. Zatem mamy tutaj przykład, że u schyłku XVIII wieku jeszcze w XVII były ogromne mrozy, czyli po tak zwanym potopie szwedzkim klimat zmienił się na tyle, że przez pół roku leżał w Polsce śnieg. No, to oznaczało, że mieliśmy klimat podobny do Norwegii dzisiaj? Nie, nawet jeszcze gorszy niż dzisiaj w Norwegii. No. I jeszcze bywały susze, bo tam wcześniej były wspominane susze. Tak, do przemyślenia. To jedno z tych świadectw o tym, że coś się stało strasznego po potopie, że było bardzo długo zimno tutaj na terenie Polski. Niestety nie mamy danych odnośnie długości dnia. Może był kąt ziemi inny niż teraz. No to takie do zapamiętania i sprawdzania przy okazji innych druków. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następne filmy.